Siemanero, tutaj Antek i tata. Słuchajcie, i mama, i Justyna oczywiście, cześć. Słuchajcie, jesteśmy na Expo Mazury. W Ostródzie. Słuchajcie, żywego inwentarza zagroda. Właśnie jedziemy, zaczynamy relację. Zapraszamy. Słuchajcie, no idziemy, idziemy. Antek nie wie, gdzie jest wejście. Tutaj pierwsza hala, tam druga. Słuchajcie, oczywiście to są targi kryte, czyli w środku, w hali. Nic na zewnątrz, ale ciepło jest w miarę. No, no zobaczymy, gdzie co jest, nie? O! Wydech do roboty, do pospawania. Dobra, zaraz wracamy. Słuchajcie, dzisiaj to ma do takie krótsze trochę części, żebym potem może jakąś muzyczkę wrzucił, czy coś. Na razie nic nie widać. No! Ło! Patrzcie! Słuchajcie, weszliśmy już na targi. Tutaj przez bramki przeszliśmy. Pierwsze co to są zabawki. O, patrzcie. Ile zabawek. Słuchajcie, idziemy dalej. Zobaczymy tak ogólnie. O, patrzcie, jest Massey Ferguson. Dobra, na razie idziemy tędy. Zobaczymy, co to jest. Futerko. Są futra. No to, czyli tutaj jest inna specyfikacja. No, o, jest, są plamiaki. Dobra, idziemy. Idziemy, idziemy. A, to z jakiego chcesz plamiaka? Co ci kupić? O, patrz Ania, taki plecak by mi się przydał. Bo armia mi nie dała. Nie mam takiego małego plecaka. No, dobra, chodź Antosiu. Idziemy dalej. Zobaczymy, co tutaj będzie jeszcze. Proszę. Kosze wiklinowe. Moglibyśmy po bułki chodzić. Deski. No, no, no. Dobra, zaraz wracamy. Jak będzie coś fajnego, to wam pokażemy. Idziemy dalej. Słuchajcie, wchodzimy na... Będziemy wchodzić na dział ze zwierzętami. Tutaj mamy oporządzenie dla koni. Chodźcie. Idziemy na zwierzaki. Dobra, już widać. Słuchajcie. Są zwierzęta. Czuć też, ale wiadomo. O, konkurs jest. Chodź, Justyna. Chodź, zobaczysz zwierzaki. Justyna przestraszona, patrzcie. No. Przejdziemy po tych zwierzętach. Gdzie jest Antoś? Chodź, Antoś. Proszę. Alpaka, Antoś. Ania, to lepsze niż te zoo, co byliśmy. Mojej żonie podobają się te alpaki. Słuchajcie, chcę sobie kupić taką. Patrz, jak fajnie jedzą. No faktycznie. A jaka fajna ta biała. Ta biała? Ciekawe, czy gryzą albo plują. Co, Justynko? Gdzie jest owieczka? Tu jest, widzisz? Jaka owieczka? Mama miała tutaj prowadzić siebie. Dobra, idziemy dalej. Zobaczymy, co tutaj jest. Tutaj idziemy dalej. Słuchajcie, to jest rasa. Tutaj. Tamte, patrzcie, jakie malutkie. Chodź, Antoś. Chodź, zobaczysz. Patrz, jakie fajne.
sobie. O, patrz. Chodź, na wystawę krów. Ale koni palną, słyszałeś? Kopną. Dobra, zaraz tam wchodzimy, zobaczymy krowy po kolei. Dobra, idziemy. Słuchajcie, idziemy dalej, zbliżamy się już do krów. No. Tutaj Ania robi jeszcze zdjęcia na Instagrama. Dobra, chodzimy dalej. Antek, nie depcz tam. W kupę wszedłeś. Maciorki? Bo one się tak nazywają, jako samice, nie? A to jest zagrodzone, nie? Nie wejdziemy tam? Tam nie ma wyjść? Ale brzydkie są tam. Patrz, jak pan goli tą krowę, przepraszam. Czy co? Nie. Przekręca ją. Co? Lakierujem ogon. Co? Ogon lakierem by się mieć. A teraz też, co tu? No tak, no bo to na wystawie, nie? Bo to jest wystawa chyba, jak zwierzęta wychodzą, to chyba nie można. Podejdź tą Justyną tutaj. O, i mały dzielaczek jest. No, no, no. Cielaczek. Słuchajcie. Zwierząt pełno. Jak tam się dostać? Dobra. Słuchajcie, tam też jest, patrzcie, wystawa, chodzą. No, pan tutaj wychodzi, chyba będzie wychodzić krówka. Patrz, Justyna, krówka idzie. Dobra, wracamy za chwilę.
Zaraz czempiony idą. A, bo tam jest drugie wyjście, Ania. Jeszcze tam można wyjść, zobacz. Słuchajcie, tam jest wystawa, pójdziemy tam jeszcze, po prostu wrócimy wcześniej, znaczy później. A teraz chcemy tutaj się przejść, zobaczyć co tutaj jest. Co tutaj za maszyny? John Deere, już jeżdżony widać. No, no i co synu? Jaki jesteś mały przy tym John Deere? Patrz jaki upryskiwacz ma, seryjny. Fajny, no. Co? No widzę, widzę. Chodź dalej, idziemy. Tak. Fajny, duży, nie? O. Tutaj patrzę, też taki mały case. Z rozrzutnikiem. On jest chyba zamknięty, synuś, wiesz? Patrz, z rozrzutnikiem jest. Już chodzony. Na sprzedaż on jest. O, patrzcie. Na sprzedaż, ludzie handlują sprzętem. Można kupić... Co? No tak, no bo to tutaj się podnosi ta groć. I rozbryzga te całe to, wiesz, tę kupę. Tu, ten gnój. Tutaj prasa. O. Kuchń. Nie kręć tam, synu. Chodź tutaj. Synek. O, tutaj też to jest na sprzedaż. Antek, to tutaj też jest na sprzedaż. To są używane sprzęty, no faktycznie. No, wszystko jest do sprzedaży tutaj, nie? Kapelek. Jaki kapelek? To jest przewód od powietrza, synu. Idziemy dalej, zobaczymy. Ten już też trochę chodzi, widział ten case. A tu są nowe. O, Antoś, a tu są nowe i tutaj można do nich wsiadać, zobacz. Antoś oczywiście zagubiony w akcji. No tam właśnie, tam. Widzisz, tu mam już tego. Fenta. Tu są same używane, nie? Maszyny, Aniu. Ale fajny fent, patrz, dziadkowi Andrzejowi by się taki przydał. No, na euroramce. Proszę. Jaki to jest model? Farmer 309. Zainteresowanie, powiem wam, że też jest. Tutaj wóz asenizacyjny. Gdzie ten Antoś jest? Antiś! Gdzie ty jesteś? Tutaj taka ładowareczka. Proszę bardzo, ciachu. Co? Antoś też przyszedł. Co to? Naklejki. Wow, ale fajne. Z kalendarzem. Super.
Czekaj, dam mamie. Oj, ten Antoś. Proszę bardzo, sprzedam tutaj też. Agregat, ta talerzówka. Tutaj Kejsior. Wszystko na sprzedaż, słuchajcie. To tutaj też na sprzedaż. Wszystko tu jest na sprzedaż, przecież to są targi. Czasami to mówię sam do siebie. Rzeczy oczywiste. A tam mamy prasę klasa. Tu jest dużo mniej oczywiście maszyn niż w Bednarach, jak byliśmy. Ale takie lokalne wystawy też mają swoich zwolenników. Nie ma takiego tłumu. Proszę, wszystkie maszyny pootwierane, te nowe. W Bednarach było bardzo dużo zamkniętych. Dobra, zaraz wracam. Teraz opowiedz może teraz ty coś tutaj z tym. Na czym ty się skupiasz tutaj? Tutaj nic nie widać. Chodź od tej strony. O, prasa rolująca. No, patrzcie, już. Antoś, my się tak na tym nie znamy. Chodź, synku. Do wszystkich traktorów tych nowych można wejść, nie? No. Już. No proszę. Massey, John Deere. Tam ładowarka. Tata, AdBlue. Tak, AdBlue. Dobra, wsiedliśmy do Johna. Słuchajcie, Justyna tutaj jest na dole. Niestety pokrzywdzona przez los. Ale trudno. Szyberdaszek jest. Słuchajcie, dwa miejsca, standardzik. Pokaż to tam, jak wygląda ten panel sterujący. Komputer. Co to jest? No tutaj tą kierownicę opuszczasz. Pociągnij to. No. Dobra. I puść. No i teraz jak... Można, dobra, nie skupiaj się na tym, synu, to nie jest najważniejsze. No, jakby ci się nim jechało? Dobrze. Dobrze, nie? Dobra, nie włączaj tam nic, chodź. On jest włączony? Nie, tam pewnie światła się włączają albo coś i wtedy tak piszczy. Dobra. Chodź. O! Byłem w John Deere i było fajne. Fajny John Deere, nie? No, no, no. Tam ładowareczka. Tu jest ten mały Massey, tam jest większy, no i Fendt jest. Tam jeszcze są inne maszyny, pójdziemy jeszcze do innych maszyn. Może do tego Fendta jeszcze pójdźmy. Chodź, Antoś. Dobra, co tu jest? 220 koni niby ma. Ciągnik objęty gwarancją. Na 200 godzin lub 6 miesięcy. Czyli używka to jest. Ale... Po oponach tylko, tak? Jak ma gwarancję, to czemu ma nie chodzić? Wszystko standard, słuchajcie. Idziemy, zobaczymy, czy Antoś wejdzie. Gdzie jest ten Anty? Dobra, my już jesteśmy w Fencie. Jak widzicie, joystick jest wyżej z komputerem, nie? Antoś, ten cały panel, nie? Zostaw ten joystick, nie tą ręką to się robi, tylko prawą, a lewą się kieruje. Synuś, wiem, że jesteś leworęczny. Tak, to słuchajcie, wszystko jest podobne. Tutaj też się obniża kierownica, tak jak standardowo. Tylko mówię, ten panel jest tak jakby troszeczkę był wyżej. Nie, synu? Sorry. Antek już tam naciska. Chodź tutaj, Antek. Dobrze, że on jest wyłączony, bo to dopiero byś powłączał tutaj. Jak ci się podoba? Fajny, nie?
No, schodź tyłem, nie? Dobra, uciekam. Słuchajcie, światowej klasy. Tutaj jest instalacja do dojenia krów. Widzisz, Antosiu? To jest taka karuzela, gdzie wchodzą krowy i się je po kolei doi. O, tam jest na dole, patrz, pokazane, widzisz? Film poglądowy. Że to się kręci, dojarz podchodzi, zakłada i się... To jest nowoczesne Antosiu rolnictwo na masową skalę. Chodź, synuś, idziemy dalej. Zobaczymy, co tutaj jeszcze jest. Tutaj jakieś przemówienia. Słuchajcie, maszyny też są, jest dużo mniej maszyn. A tutaj co to za domek? Co to jest, Ania? Na cielaki tutaj? Świnka na torcie. To było, co? Tak, to widzisz? O. To fajne, co to jest? Somatnik. Somatnik, proszę. Milk Taxi. Fajna nazwa. Fajna nazwa, Milk Taxi, nie? Taka wpadająca, Ania, w ten. Milk Taxi. No, to są opony, Antoś, bo to są też części, wiesz? No, te podnośniki zobaczymy jeszcze. Zetor, widzimy markę Zetor, słuchajcie. Zobaczymy, co tu tam będzie dalej. Weidmann. Ale fajna ładowareczka, co Antoś? Jaką ma łyżkę dużą, nie? Pewnie dużo. No, ciekawe, czy otwarty. Zamknięty? A, szkoda. Ach, już myślałem, że wszystkie będą otwarte tutaj. A ta jaka mała, poręczna. Zależy kto jakie ma potrzeby, ale... Patrzcie, pierwsza i przednia i tylna oś skręca, przepraszam. No. To z drugiej strony się chyba wsiada, synuś, co? Chodź, spróbujemy z drugiej. Zaraz tata zobaczy. No tutaj jest chyba... Co? Weź spróbuj to podnieść albo obniżyć. Pokaż. O! Na dół trzeba było nacisnąć i wsiadaj. Idź, Antoś. No co? A Weidmann, to są... Specyfikacja urządzenia jest podana. O! Zobacz, Antoś. To jest do siedzenia, Antosiu, że możesz... Patrz, tam masz taki joystick, widzisz? I tak, podnosisz, opuszczasz. Chyba, że to jest... Nie, to jest chyba skrzynia biegów. Muszę podejść z tamtej strony, bo nie widzę. A, góra, dół. Tutaj też dwa przyciski, oprócz tego to jeszcze skrzynia biegów. Bardzo ciekawe i praktyczne rozwiązanie, wszystko na jednej ręce. Tutaj widełki są, proszę, założone. Na euroramce, fajnie. O, Antoś. Tak, a można może przesunąć, co? Bardziej. Dobra, zaraz wracam. Wracamy. Ogrodzenia, słuchajcie, są. Co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj jakie kombinezony, co? Tutaj nagrzewnica jakaś. O, profesjonalne kombinezoni. Tutaj kercher. O, jest szczotka do krowy, Antoś. Mu. Ale to one same podchodzą, się drapią, nie? No jak zmusić bydlaka, żeby podszedł i żeby się ten... To by trzeba było się szarpać. Nie, to się stawia i one podchodzą i one same się ten... drapią. Patrzcie. Płaskowniki takie. I liny obcięte. I się tam czochrają po tej swojej sierści. A tutaj podchodzą. Podchodzą i się o to ocierają i się to w ten sposób zwierzak czyści. Tutaj szczotka. Tutaj... A to co to jest? To jest też szczotka, Anki. A to to nie wiem. No to jest normalnie jakby do kosiarki, ale... Bo pewnie też do czyszczenia, bo są liny jakieś, wiesz, stalowe, żeby coś rozbić, rozwalić.
Tutaj z grabiarki do tego, do tam idziemy. Tutaj opony są jeszcze. O Jezu, ten Antoś. Dobra, Antoś, nie kręć tym, nie kręć. Antoś, chodź. Dobra, jest Swęcik. To jest Nowęcy. Tutaj Walter. Antoś, chodź tutaj, zobaczymy. Zobacz, jaki ten komputer jest pokazany. Walczę. Gdzie to mój synu chodzi? Zamknięta jest chyba. Zamknięta. Chodź. No, tyłem. Bardzo ładnie. Ale fajna ta walka, co, Antoś? Superancka. O, patrzcie, panel sterujący do przedniego tuza. Zbiorniczek wyrównawczy jest do płynu. Piękny traktor, fajny. Co? Coś Antoś mi tutaj zwrócił uwagę. No mówiłem właśnie przed chwilą, że to są te guziczki, żeby można było tutaj na przykład... O, Antoś już. To otwierasz i podłączasz na przykład przewód. I tutaj w tą dziurkę wkładasz przewód, wiesz? Na przykład jak masz... byś miał kosiarkę z przodu, nie? No, nawet patrz, tutaj to jest gniazdo elektryczne. Widzisz? Żeby był prąd w maszynie. Z tej strony też jest wejście, są schodki, ale tutaj nie ma wejścia. Znaczy, wejście jest tylko także na traktor. Obciążniki są, to jest tam też obciążnik, zobacz. Widzisz? Taki dodatkowy, żeby był cięższy traktor. Zaczep, ale ma tych złączek, co? Plus, minus. Potem jest 1, 2, 3, 4. Zobacz, jakie maszyny. Dwa przewody hamulcowe, elektryczne. Super wygląda też, nie? A tutaj patrz, a tutaj jest... Co? Walka jest. Coraz częściej, ona jest fińska, no. Ale pewnie na licencji. Ale pewnie na licencji robią, nie? Jakieś tam John Deere, albo Renówki, albo czegoś. Nie wiem zresztą, pewnie chłopaki mi w komentarzu napiszą. Fendt. Antoś, nie kręć tutaj. Antoś. Chodź, Antosiu, idziemy zobaczyć dalej. A tutaj jaki fajny mały Fendcik. Chodź zobacz. Fendt serii 3. 120-konny. Tak, no to już patrzyłem, to jest taki panel do tej walty. Ja tego nie widziałem. Patrz. A ciekawe, czy on jest ciekłokrystaliczny, co? Muzyk. Tak, patrz, można dotykać tutaj, zobacz. Widziałeś? Tu masz cofanko i na przykład światła zapalić, wyłączyć. Wszystko tak jak na kompie byście mieli. A to światła się w tamtym... Zapalają? Nie, myślałem. Dobra. Oświetlenie robocze. Oświetlenie zaczepu. Dobra, teraz powyłączamy. I do tyłu. Inne są jeszcze opcje. Dobra, idziemy dalej, chodź. Patrz, Antoś. Mały Fendt serii 3. Co, Antoś? Co? No tutaj są tylko... Nie, też patrzcie, tu jest. Tu jest puste gniazdo. Tu jest gniazdo otwarte. Raz, dwa, trzy pary. Gniazda elektryczne. Chodź, idziemy dalej. No, co tam, jeszcze są samochody, widzę. Słuchajcie, wystawy samochodów to może nie będziemy przedstawiać, bo się skupiamy tutaj na rolnictwie, nie? To za chwilę wracamy. Siemanero, słuchajcie, my już wracamy. Pompa na olej napędowy, słuchajcie, ze zbiornikiem razem. Dalej idziemy, opryskiwacz. Tu już się kończy, tu generalnie nie masz tak dużo maszyn, tak jak byliśmy tam w Bednarach, ale chcieliśmy tutaj przyjechać, żeby wam zobaczyć między innymi ten żywy inwentarz.
oraz no te maszyny, co tutaj jest w ogóle, żebyście mogli zobaczyć, że są takie małe imprezy. Zachęcamy Was też do jeżdżenia na nie. Co? W lutym, no w lutym też tutaj przyjedziemy. Na 100%. Jak dożyję. Agromasz, siewnik agromasza, słuchajcie. Justynia! Gdzie ta Justynka tam pobiegła? Ania ją tam ją czapnęła. Gdzie jest ten Antoś? Anti! Antoś! O, dał gazu. Hyundai 30N. Hyundai 30N. Wersja usportowiona. Tutaj mamy, tu. Proszę, rozrzutnik. Chodź, Antoś. Rozrzutnik. A tutaj przychodzimy teraz, szanowni państwo, na dział Massey'a Ferguson'a, gdzie również tej firmy podłączona jest prasa. Chodź tutaj, Justyna. Justyna! Justyna jest łajdus dzisiaj. Strasznie ucieka. Ten też orbity wali. Chodź! Anti! Chodź tutaj, oglądamy prasę! O, wpadł tutaj. Patrz, podłączyli prasę tak samo. Jest podłączona. Bolec jest zapięty. Andrzej, bolec jest niezapięty. No kółko ma. No i co teraz z tym kółkiem, Antoś? Jak to wszystko tutaj zrobić? Ona jest złożona, Antosiu. Jest nówka, sztuka i ona jest złożona. Można ją rozłożyć pewnie przecież do tego. Już do pracy, nie? Ania walczy z Justyną. Próbuje zrobić zdjęcie na Instagrama. Mała. Ja ci dam papa. No, zobaczcie, jakie są tutaj maszyny. Tu jaka kosiara. Ja ciebie. Jaka duża rotacyjna. No, Antek, zerknij, co tam jest. A, widzę. Co? Widzę. No, jest. Kosa dyskowa. No tak, potem na to jedną kosiarkę. No jedna, a ile ty byś chciał, chłopie? 3 dolary. W polskich realniach na razie, podkreślam na razie, większość gospodarstw ma taką pojedynczą tylko kosiarkę i to jeszcze pewnie krótszą, do 60 podpiętą. Są i więksi rolnicy, którzy się tym zajmują, ale podkreślam, że większość gospodarstw. A ilu konny jest ten, ze 120 konny pewnie jest ten traktor zamknięty i do niego jest podłączona ta kosiara, słuchajcie. Co my tu jeszcze mamy? Zgrabiarka. Antek! Nie rób tak, bo jeszcze się nakujesz. Bo jeszcze, wiecie, kręcił w tą stronę, że kulcami do środka, żeby go jeszcze dziabnęło. To w tą stronę, jak już to się kręci, o. W tą. Ach, ale ciężko chodzi. No właśnie w drugą chyba kręciłeś. Dobra, nieważne. Dobra, może już nie kręć, co? Tutaj zgrabiareczka, słuchajcie, też Massey'a. No jest paszowóz. Tutaj taki mniejszy traktor i podłączony z taką. A tutaj paszowóz. O, paszowóz to co Antoś lubi najbardziej. I teraz, Antosiu, co my tutaj mamy? Jakie to są podłączenia? Jest jedno podłączenie. Dwa hydrauliczne. I to jest chyba hamulec. Albo olejowe, też do wywrotu. Nie wiem, zresztą. Nieważne. Nie będę mówił, bo nie wiem. Oczywiście wałek, żeby ruszyć tym mieszalnikiem. Co? No widzę. Wszedł na górę, słuchajcie. O. A tu jest... Ty, Antek, zobacz, jaka przyczepa samozbierająca. Strautman. Jaka gigantyczna. No. Tutaj ma ten cały podbierak, że nabiera słomę. Gdzie? Tu jest łańcuch, żeby... No tak. I to wtedy on może wysypywać. Taki jest mechanizm. Łańcuch to łańcuch, wiesz. Metal to metal, nie?
Duży traktor, o patrz, jest podpięta. Proszę. Co to za złącze? Powietrzne. Tutaj też jest powietrzne włączone. Tak, tak jest. Jest Massey Fergusonik, ale ma tłumik gruby. Skubaniec. Tu. A gdzie jest Ania? Dobra, uciekamy. Słuchajcie, wbiliśmy się na backstage, czyli na tył wystawy. Wcześniej byliśmy tam po tamtej stronie, teraz jesteśmy tutaj. I tu już mamy konie. Konie są. Zobacz, jak pan czyści, widzisz konia? Dokładnie, pielęgnuje go. O zwierzęta trzeba dbać, Antoś. Jak zwierzęta, jak są... A tu są cielaki małe. Pokaż, nie widzę. No jak mam ci pokazać, jak teraz film nagrywam? Wejdź na tą barierkę. Nie wiem, czy widzisz. Widzisz? No zaraz ci pokażę. O, a tam są bydlaki. Chodź tutaj do mnie na rękę, ja ciebie wezmę na ręce. Widzisz, jakie małe tutaj? Cielaczki. Jakie duże. No to... Czemu są tam we dwójkę? No bo tak, a czemu nie? Żeby im było raźniej. To jest ta rasa mięsna, nie? Ta taka brązowa. Nie? Bo mleczne rasy są lepsze, te czarno-białe takie. O, pan zapina konia, chyba będzie go wyprowadzał. Chodź na dół. On wtedy mnie dogoni. Chodź nam coś. Idziemy. Dobra, wychodzimy. Słuchajcie, na dzień dzisiejszy kończymy nasz pokaz i do zobaczenia.